Ale komu to? No temu, co pan strażnik przywalił. Co mówisz? Wody widać. Po co? Wody. Wody, wody, daj już. Czekaj. Nie ma pogodnie. Proszę. Słuchajcie panowie, no sumienie to by się powinno odmówić tego. No to proszę się uspokoić, bo skoro się pan źle czuje, to niech pan nie zbył swoich nerwów. Co się stało w ogóle? Tuszyli mnie we czterech tam. Trzymali mnie, nie mogę zapaść od tego. Straszne rzeczy było, słuchaj. Ja nie wiedziałam, że to jest na drugiej, dlatego dzwoniliśmy od razu na policję. Buty mnie spadły. Na nim mnie dawali. Ja im krzywdy nie zrobiłem, oni mnie dusili, tak, we czterech. Trzymali mnie. Nie, są lata. Później. Gdzie? Tak, bardzo dumni. Bardzo dumni jesteście pan. O to było, no. Ja wierzę, co. Odciąć wody. Bo jak odetnął mi... Przepraszam, bo mam telefon od dyżurnego. Gdzie jest to pogotowie? No popatrzcie się, no przecież to nie można tak robić. Zadzwońcie poza pogotowie, bo popatrzcie. Jedziecie, proszę pana, pogotowie, jak ja go mam pośpieszyć? W jednej piwnicy i w drugiej zabezpieczenia, jakie były, włamali się do piwnicy z ekipą Konwadu i spółek wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gdzie po czym odcięli wodę od lokalu. Przedstawili jakieś dokumenty? Nic, decyzje? Nie, żadnych. Od razu wtargnięcie, od razu pobicie. Powiedzieli, że to już z administracji zwiedzą i zgadzałem się odsunąć, a powiedziałem, że się nie odsunę. Wzięli mnie siłą od drzwi, odsunęli mnie, szarpali mnie w czterech. Reszty tych pracowników urzędu wzięli, jeden wziął bożkę, przeciął kutkę, drugi wziął nożyce, przeszli, weszli na dół. Ci mnie dalej szarpali, trzymali, ledwo to odbiegałem, dusili tak. Mnie, trzymali mnie tak za klatkę, tak. Rękami. Pięciu jednego biło. Straża miejska, która reprezentuje wadowickie społeczeństwo. Dobrze. 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 Dobrze.